Kilkaset drzew zniknie z krajobrazu Parku Śląskiego. Budowa kolejnego odcinka kolejki LK będzie wymagała dużej wycinki. Nadal ważą się losy parkowej Zieleni, bo projekt połączenia planetarium z stadionem Śląskim dopiero powstaje. Park przekonuje, że to oczekiwana inwestycja, ale niektórzy nie są do niej przekonani. Łukasz Kądziołka. Na razie Elką w Parku Śląskim można dojechać najdalej do planetarium, jednak niebawem stąd gondole i krzesła nie będą już musiały tylko zawracać. Niedawno podpisana została umowa na budowę trzeciego i ostatniego odcinka łączącego planetarium ze stadiony. Zostaną złożone teraz podpisy. Inwestycja ma kosztować około 63 milionów złotych. Do tych kosztów trzeba dodać kolejny, ten przyrodniczy. Już wcześniej padła konkretna liczba Park Śląski złożył wniosek o usunięcie 700 drzew. Park nigdy nie zamierzał takiej ilości wyciąć. Drzewa oznaczono niejako na wyrost, czyli więcej niż ma zostać wyciętych, po to, żeby uniknąć sytuacji, do których dochodziło przy budowie drugiej linii Elki. Wtedy okazywało się, że jakieś drzewo nie zostało uwzględnione we wniosku, a musi zostać zlikwidowane i trzeba było ponownie występować o zezwolenie na wycinkę. Jednak zdaniem miłośników parku można było tak poważnych zmian w parkowej przyrodzie uniknąć. Przede wszystkim wieża obserwacyjna stanęła tam, gdzie historycznie przebiegała Elka. Żeby ominąć tą wieżę, musi być przesunięty w jedną stronę bardziej, czyli nie centralnie. No, ale to też spowoduje, że będzie po jednej stronie wycięte więcej drzew. Trudno na razie określić, ile drzew pochłonie trzecia nitka kolejki i w jakim terminie wycinka zostanie przeprowadzona. Jest on uzależniony od tego, kiedy wykonawca złoży projekt ostatecznego przebiegu kolei linowej LK. Warto również wspomnieć, że kolej linowa Elka będzie przebiegała w większości po historycznej trasie. To jednak nie oznacza, że do wycięcia będą wyłącznie samosiejki, które wyrosły od czasu, gdy na tym odcinku zlikwidowano Elkę. Widać, że farbą oznaczono również dorodne drzewa. Wykonawca ma nie tylko zaprojektować przebieg, będzie też musiał uzyskać decyzję środowiskową – dla tej inwestycji. W postępowaniu chcą brać udział członkowie Stowarzyszenia Nasz Park. Będą starali się przeforsować wykonanie nasadzeń zastępczych w jednym miejscu i stworzenie arboretu. Żeby to była kolejna atrakcja w Parku Śląskim związana z przyrodą. Na razie Park Śląski deklaruje rekompensatę zieleni. Za każde wycięte drzewo mają pojawić się dwie nowe rośliny. Ale będą to wyłącznie krzewe i wyłącznie w pasie, który powstanie po usunięciu drzew.